Witam wszystkich widzów kanału Z Dzwonami Przez Świat. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do kościoła prowadzonego przez ojców cystersów w Gdańsku Oliwie. Na wieży tego kościoła znajdują się trzy wspaniałe dzwony odlane w 1924 roku przez odlewnię dzwonów staliwnych Bochumer Verein. Dzwony te są moim zdaniem, ale nie tylko, w opinii również wielu znawców, jednymi z najpiękniejszych na Pomorzu, a na pewno w Trójmieście. Szczególnie ciepło o tych dzwonach wyraża się Artur z kanału The Bells of Poland, który jest wielkim znawcą dzwonów nie tylko trójmiejskich, ale i Pomorza. Więc tym bardziej cieszy, że w tym roku, obchodząc swoje stulecie, dzwony te znów rozbrzmiały swoim przepięknym dźwiękiem. W dzwonach tych zachowano oryginalne jarzma, jak również i serca z mosiężnymi bijakami oraz bardzo unikatowe, opracowane w Bochum rozwiązanie ułożyskowania w postaci zębatek, które niwelują siły poziome. W związku z tym, mimo ogromnej masy tych dzwonów, siły dynamiczne nie są aż tak duże, są kompensowane i wieża jest przez to bardzo stabilna. Do 1945 roku był to kościół prowadzony przez protestantów. Dzwony staliwne zostały zakupione dlatego, że był duży problem w tych czasach z brązem, czyli z materiałem wykorzystywanym, tutaj mówię o miedzi i cynie, do produkcji dzwonów właśnie z brązu. Inna sprawa jest taka, że dzwony staliwne bardzo przypadły do gustu, szczególnie w kościołach protestanckich, ze względu na swoją prostotę, bardzo delikatną, ubogą szatę graficzną, co też wpisywało się w taki pewien protestancki kanon, jeżeli chodzi o taki minimalistyczny wystrój i prostotę, a dzwony staliwne poprzez technologię, która jest w ich produkcji i niemożliwość uzyskania identycznej i tak bogatej ornamentyki jak przy dzwonach z brązu, doskonale wpisały się właśnie w ten ich gust. W związku z tym zyskały tak dużą popularność, szczególnie w kościołach ewangelickich. Po 1945 roku do Gdańska przybyli cystersi ze Szczyrzyca i oni od tego czasu zaczęli prowadzić tą parafię. No i te dzwony, które zastali, służą nam do dzisiaj. Niedawno dzwony te przeszły gruntowny remont. Nie ukrywam, jestem bardzo, bardzo dumny z tego powodu, gdyż na swoje stulecie mogą w pełni cieszyć uszy i cieszyć, radować serce mieszkańców swym przepięknym, bardzo głębokim, pięknie zestrojonym dźwiękiem, swoją harmonią, dlatego że dzwony te dzwoniąc w motywie Tedeum tak zostały zestrojone, czyli w tonach cis, e i fis. W związku z tym, no, dzwoniąc wspólnie, odczuwamy rzeczywiście wielką podniosłość tych dźwięków i głęboki ich charakter. Tak jak wspomniałem, udało się przywrócić te dzwony do użytku i zachować te elementy, które były w bardzo, ale to bardzo dobrym stanie. Tutaj innym przykładem może być, to widzieliście na kanale i kto nie widział, to zachęcam do filmu o dzwonach Katedry Gliwickiej, chociaż te dzwony są 2 lata starsze. Tutaj niestety zębatki, serca nie zachowały się w tak dobrym stanie. Być może też w katedrze w Gliwicach dzwony były użytkowane częściej, dlatego też te elementy szybciej się zużyły. Natomiast tutaj właśnie w Gdańsku Oliwie udało się te elementy zachować. No i w dzisiejszym filmie będziecie mogli usłyszeć, jak te dzwony przepięknie brzmią, jaką mają dynamikę dzwonienia. Też bym prosił, żebyście pisali o tym w komentarzach, co Wy sądzicie o tych dzwonach. Chcę też powiedzieć, że mimo że dzwony nie są z brązu, jak się powszechnie utarło, jakościowo są znakomite, w większości przypadków są dużo, ale to dużo lepsze
od dzwonów z brązu i możemy śmiało powiedzieć, że jest to jeden z najpiękniejszych zestawów dzwonowych na Pomorzu, a może i w całej północnej Polsce, ale o tym piszcie proszę w komentarzach, wypowiedzcie się o tym, co wy o tym sądzicie. W dzisiejszym odcinku chciałbym też podziękować serdecznie Arturowi z kanału The Bells of Poland, który jest bardzo, ale to bardzo zaangażowany w sprawy dzwonowe, leżą mu na sercu, bardzo się ucieszył z tego, że te instrumenty zyskały jakby nowe życie, tchnięto w nie w nowe życie i może cieszyć nie tylko mieszkańców, ale również miłośników dzwonów w Polsce i nie tylko swym dźwiękiem. Niezmiennie zachęcam Was do tego, abyście komentowali moje filmy na kanale, abyście je lajkowali, to dla zwiększenia zasięgów, udostępniali, jak również proszę Was o subskrypcję, dlatego że połowę z Was, którzy oglądacie ten kanał, nie subskrybuje tego kanału, a to pozwala mi na to, że mam taką dużą zachętę, chęć do nagrywania dalszych odcinków dla Was, materiałów, jeżeli widzę, że tych subskrypcji przybywa, dlatego bardzo Was o to proszę. I jeszcze raz zapewniam, że gdy kanał osiągnie 5000 subskrypcji, a więc już myślę to niedługo, mam taką nadzieję, czyli jeszcze brakuje 300 subskrypcji, wtedy pokażę Wam, jak domowym sposobem odlać swój własny dzwon. Także tak jak obiecałem, tak zrobię, ale proszę Was o mobilizację, aby ten wynik wkrótce osiągnąć. Także to tyle moich takich krótkich informacji, opowieści o tychże dzwonach. I proszę Was bardzo, usiądźcie wygodnie w fotelu i delektujcie się tymi przepięknymi dzwonami, tym przepięknym zestawem. Przenieście się myślami do czasów, kiedy te dzwony powstawały, kiedy pierwszy raz wydały swój dźwięk, a jeszcze dopowiem, że w lokalnym dzienniku Allgemeine Zeitung była szeroka informacja w 25 roku, kiedy te dzwony były poświęcane. Uroczystość miała wspaniały charakter, wielką oprawę, były chóry, były przemowy liczne, także dzwony te cieszyły się wielkim zainteresowaniem ówczesnych mieszkańców Gdańska. Także dzisiaj proszę Was bardzo, przenieście się myślami w te czasy, przymknijcie oczy i delektujcie się tym wspaniałym, cudownym dźwiękiem tych dzwonów. A heart beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Running wild.
Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Tradycyjnie proszę o zostawienie subskrypcji, komentarza, łapki w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę.